64. Rozpoczynamy jego procedowanie. Przypominam, że jest to projekt uchwały w trybie jednego czytania, więc zgodnie z paragrafem 34 ust. 2 Zgody Miasta Krakowa do projektu uchwały według tego druku minął termin zgłaszania autopoprawek, a termin zgłaszania poprawek wyznaczam do czasu zakończenia dyskusji nad projektem. Proszę zatem o składanie poprawek w zakresie terminie do przewodniczącego czy drogie prowadzącego obrady. Ten dotyczy zmiana uchwały nr 111 łamane przez 1523 przez 10 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 października 2010 w sprawie kierunku działania prezydenta Miasta Krakowa w zakresie przeciwdziałania sprzedaży w mieście Krakowie substancji pochodzenia naturalnego lub syntetycznego działających na ośrodkowy układ nerwowy. Projekt prezydenta Miasta Krakowa druk nr 1184 w trybie jednego czytania reprezentuje pan dyrektor Jan Żonko. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, projekt uchwały, który obecnie jest procedowany, zakłada zmianę w ramach ograniczenia biurokracji. Dotychczasowej uchwały kierunkowej, która podlega zmianie, był obowiązek sprawozdawczy, który odbywał się 4 razy do roku. Teraz proponujemy, żeby tylko raz w roku pan prezydent składał takie sprawozdanie w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Dziękuję. Dziękuję. Czy w tej sprawie prezentacja opinii komisji? Mogę powiedzieć, że jest pozytywna i jednomyślna opinia Komisji Rodziny i Polityki Społecznej. Czy są prezentacje stanowisk grup radnych? Jeżeli nie, to otwieram dyskusję. Kto z Państwa radnych chciałby w tym punkcie zabrać głos? Bardzo proszę. Przypominam, że łącznie z prowadzeniem dyskusji kończy się czas składania poprawek. Jeśli nie ma, to znaczy, że problem nie budzi żadnej wątpliwości i zgodnie z paragrafem 36 ust. 1 punkt 6 Statutu Miasta Krakowa zamykam dyskusję, która oznacza zakończenie czytania projektu. W trybie statutowym nie złożono poprawek, nie ma żadnej dyskusji nad poprawkami i autoprawek też nie ma, zatem przygotujemy się do głosowania i zapraszam serdecznie, bo nie ma osób na sali. Będziemy głosować, proszę Państwa, uchwałę według druku 1184. Bardzo proszę pana radnego. Panie Przewodniczący, ja jestem informowany, bo na komisji głównej była taka prośba, żeby skumulować te głosowania i to są skumulowane teraz właśnie. Tak, jest skumulacja, panie radny. Oczywiście. Jeszcze raz zapraszam serdecznie państwa radnych na salę obrad w celu udziału w głosowaniu nad uchwałami jednoczytaniowymi. Bardzo proszę, do głosu. Nie, teraz głosujemy już, bardzo proszę. Bardzo proszę, zapraszam serdecznie. Widzę wzrokowo, że mamy większość. Nie będziemy sprawdzać frekwencji, bo widzę, że jest większość osób na sali. Bardzo proszę, zapraszam na salę. Proszę, proszę Państwa. Zamykam zatem procedowanie tego druku i przygotowujemy się do głosowania. Proszę o poddanie do głosowania druku numer 1000, uchwały według druku numer 1184. Bardzo proszę o przyznawanie rządu. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały według druku 1184? Kto z Państwa jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jeszcze pan radny, bardzo proszę. Zapraszam do udziału w głosowaniu. Czy wszyscy Państwo wzięli udział w głosowaniu? Czekam jeszcze na panią radną. Bardzo proszę. Zamykam głosowanie. Proszę o wynik. 30 za, proszę.